Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, to jest już 14 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Dostałem kolejne jakby rady, bo możemy już w sumie jeszcze coś zrobić. Mianowicie przejdźmy się do karczmy. Oczywiście do tego kompleksu podziemnego i weźmy udział w grze pięści, chyba w siłowaniu się bardziej bym powiedział, o ile to możliwe. Ktoś coś mówił, czy ale to nie chyba słyszałem. Z nimi trzeba tutaj załatwić. Wyglądasz na silnego! Zmierzymy się? Pewnie. Dajmy 15 orenów. Teraz trzeba będzie jakoś to ogarnąć. Dobra. Idzie, idzie. Dajesz, malina. Tak jest, o kurde. Damy radę, pewnie. O, pięknie. I co, łyso? Za mocnyś dla mnie. Masz tu twoją wygraną. Spróbuj się z żelastym Janosem. Okej, chyba juźwą, ale dobra. Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo. To, że masz klatę owosioną, to nie znaczy, że sobie dasz radę. E, a twój kolega chyba się zbugował. What the fuck? Przeniknął przeze mnie, kurde, co za farciarz. Daję, płacę wszystko. No, 25, maksymalna stawka i jedziemy z tobą. Bo dasz ze mną radę. Aha, aha, no, no bo na pewno, bo na pewno. Bo na pewno, bo na pewno, aha. Proszę bardzo, moja stawka, proszę mi tu dać. Mocnyś, masz swoje pieniądze. Spróbuj się z grubym Maćkiem. Okej, nie ma sprawy. Gruby Maciuś. Gdzie tu jest ten gruby Maciuś? To chyba ten. No jest. Mocny z ciebie chłop, ale i ze mnie nie ułomek. Spróbujemy się? Pewnie, grubasku. Zapłacę ci tylko 30 orenów. Żebyś bardziej mi tu nie otył. I już cię jadę tu. O kurde. Ten może być mocniejszy od pozostałej dwójki. Ale tak trzeba z nim dać radę. Proszę cię, bitch please. Na wielkie jaja wejopatisa. No. Masz krzepę. Twoja nagroda. Dziękuję. Jest jeszcze jeden. Jak dotąd nikt z nim nie wygra. A kto to? Bartosz Szkuta. A to wiem gdzie ta frajerzyna jest. Na jajcach też masz siłę? I... chcesz dostać? Kurde. Będzie się takich rzeczy pytał. No tak, bo żeśmy już bijatykę zrobili tam. Więc... spokojnie, teraz idziemy do Bartosza Szkuty. A wiem gdzie ten szkutnik jest. I ja go też pojadę. Pewnie będzie jakaś nagroda, założy się. No, jest, mam nawet misję ustawioną. Dobra, pięknie. Idziemy do niego i od razu siłujemy się z tym typem. Okej, okay, no miało nie być dzisiaj... miał nie być Wiedźmina właściwie dzisiaj, ale będzie. Żeby nie było, że go stawiam na bok. Słyszałeś? Szkoda, że tylko jednego. Czego chcesz? Siłowania. Mówiłem, że nikt nie pokonał cię na rękę. Ano. Czas to zmienić. Nie jeden próbował i gówno mu wyszło. To co? Idziemy? Pewnie. Daję szans. Dobra, chodź ze mną. Ale teraz, bo potem nie będę miał czasu. Okej. Dobra. Znowu króla zamordowali, słyszałeś? A? Szkoda, że tylko jednego. Synu, co ty wygadujesz? Tyranii despotów położyć trzeba krew. Aha, to jest syn szkutnikowy. Dobra. Gotowy? Pewnie. Możemy zaczynać. Stówkę trzeba wystawić. O, to będzie ostre wyzwanie. A ja może dam 69. Nie wiem czemu, ale taka dość krzywa liczba. Bo kurde. O, ten to ma taką krzepę. O, wpytę. Ale go jedziemy i tak. Jesteśmy no. O, kurde. O, szwak. Fak, fak, fak. Zaszyliśmy sprawę. A co to takiego? No nie, no, on nas ubije. Patrz, kurde. Szkuta niezły.
Niezłe rękoczyny? Nie, no nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Już, już, no i kurde, nas obije, synek. Kurde. Jezu, no i taką sumę przegrać. Jeszcze raz. Wiedźmin. Odegram się. Gotowy. Tak, gotowy. Możemy. A jak ci dam pełną stawkę, to wtedy przegrasz? Kurde, no to był właśnie błąd. Dać 69 orenów. To był właśnie mój błąd podstawowy. Daję ci stówę i przegrywasz. Kurde. No teraz tylko trzeba pojechać. I to równo. Inaczej mi tu... Geralt. Dobrze, dobrze. Składa się i co? 100 renów przegrałeś. 69 przegrałem, no. Masz swoje ore. Kiedyś bawiła u nas kompania najemników pod wodzą Adama Pangrata. Aha. Jestem tu najsilniejszy i spróbowałem się zadzie. Ale ma chłop krzepę nieludzką. Rozłożył mnie jak niemowlę. Jak go gdzie spotkasz, powiedz, że szkutnik pije jego zdrowie. Mhm. W porządku. Dobra. Aha, i mamy stan gry zapisany. Okej, okay, teraz nam została niemoralna propozycja. Sobie ustawimy w dzienniczku. Jako... O, mamy już tu praktycznie wszystkie misje wykonane. Jak się tylko dało właściwie. Dobra, teraz niemoralna propozycja. Keiran. Oho. Teraz niemoralna... Jest, dobra. Teraz odpocznijmy sobie. Użyjemy sobie medytacji i odpoczynek do godziny, tak, do godziny północ. Północ ma być, dobrze. Okej. Okay. I tak ma być. Okej. Okay. Teraz zmierzamy do Loredo. Czas najwyższy, powiem wam szczerze. W poprzednim odcinku to żeśmy tego naszego Loredo nieco bardziej rozścieczyliśmy. No bo żeśmy się go nie posłuchali, no. A wedle jego praw powinniśmy się byli go posłuchać. Ale Geralt... Co to za lak? Znowu? Ale Geralt oczywiście zawsze ma w dupie prawo. On idzie swoją ścieżką, drogą. I jego nic nie obchodzi praktycznie, co mu powiedzą. Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. Nie, to nie. Niech sobie wsadzi kurde kij w dupsko i będzie dobrze. Dobra, już jesteśmy niedaleko. Czas najwyższy, żeby odwiedzić naszego mistrza Loredo. Dobra, idziemy. Dzień dobry. Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw broń i właź. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Poczekaj, wilku. O, też mam do pogadania z panem komendantem. Włazicie czy nie? Słuchaj. Jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś... Chodźmy już, Roż. Geralt, czy... Boże, Geralt. Roż zawsze się napina. Spinę robi. Bo kozak. Z takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pijanym drwalem. A co tu mówi? Balista. Tak. Fajfus ma balistę. Aha. Wiesz, co to za broń? Pewnie. Mhm. Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, tak. Strzela dwa razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Tak. Nieważne. Muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuję strażnika. Spokojnie, Roż. Nie będę się znowu bić z tym motłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. Dobra, okej, trzeba się zająć balistą. Jakiś sposób? Dawno się tak dobrze nie uwagi. What should I do? Myślę, że ta pijana hołota ma chronić ludzi przed wiewiórkami. To zwykli wiśniacy. Tyle, że mundura. No, no właśnie. Zamknij się. Kurde, co tu byśmy mogli zrobić? Takiego sensownego. O, może z nim pogadamy. Potrzebujesz czegoś, Brzydalu? 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 No, ładny to tu nie jest. Ha!
ale... Skąd wiesz? Nie przejmuj się, kobiety lubią brzydali bardziej niż wymuskanych lalusiów. A ty jesteś wyjątkowo brzydki. Chcesz się zabawić? Nie. Teraz nie mogę, ale znajdę się w miasteczku. Jak się nazywasz? Podryby. Margarita. Dobra, a teraz... Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przybaliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Niech będzie. W te kobiety. A może jakiś inny sposób? Przysługa za przysługę? Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Okej. Miron i Alfons. Tych dwóch drabów Loredo. Skopiesz im tyłki, to obciągnę nawet. To zrobiłem przy egzekucji. Żadnych awantur. Wystarczy, że jakoś ich upokorzysz. Załatwione. Dobra. To idziemy. Miron i Alfons. Pośpiewaliście? Zaraz znajdziemy tych dwóch napakowanych mięśnioków. Dobra. Gdzie tu jest Miron? Nie lubię odmiętów. A ja tępych mięśniaków. Czego chcesz, mutancie? Zmierzyć się na rękę. Nie cierpię mutantów. Zmiażdżę cię. Pewnyś jest? Przekonajmy się. Zobaczymy, kurde. Pustaku. Już cię jadę, kurde. Szkutnika ubiłem, to i ciebie też ubiję. Pusty mięśniaku. Wielkoludu, ty. I co? Taki silny? Nienawidzę plugawych odmieńców! Pluję na ciebie. Tyle powiem. I dobra, drugi Alfons. Gdzie ten Alfons? Czekaj, zaraz znajdę tego Alfonsa. O, siusiu poszedł zrobić. Chyba ten będzie Alfons. Podobno wiedźmaki nie mają potrzeby chędzenia. To Miron. Gdzie jest Alfons? Zaraz znajdę go. Żołnierz Loredo. Żołnierz Loredo. Jest Alfons. Czego, dziadu? Dziadu, kurde! Jak ci przywalę w ten, kurde, pusty, wymuskany łeb, to się dowiesz, kim jest dziad. Chcę się sprawdzić na rękę. A co ja z tego będę miał? Nic, bo dostaniesz łomot. A jak wygram? Pokonasz Wiedźmina. Czego więcej byś chciał? Ty jesteś ten Geralt? Szary wilk? Zgadza się. Dobra, zaczynajmy. O, napalił się. I tak nie da rady. Dziad, kurde. Już, giniesz. Giniesz, kurde. Dzisiaj dużo siłowania. W poprzednim odcinku dużo bijatyki. Nie, no pięknie. Cały flot sam tu osłabię. W taki sposób. W suchą psitę. No. Dziad mnie pokona. Wiedźmin. Idę na paśnik, muszę robić masę. O, masę. Ty nie masz masy. Nie masz, kurde, kupę tej masy. Dobra, idziemy na rozmowę z naszą kobitką. Aha. Orka? Wiem, rozumiem. Wszystko rozumiem. Miron i Alfons. Ale dostali nauczkę? Jasne. Dobra, idę się zająć chłopaczyną. No to idź. Rób swoje. Idzie ładnie. Nasz szczęście, nasz komendant zarwał wszystko. Prawda? Chodź na tu, mała. Masz ochotę. Wujek, opowiem ci bajkę. Byle cię było stać na to bajdurzenie. Bo za mniej niż 10 orenów ucha nie nadstawiam. Kuj, twoi koledzy się dobrze bawią. No, pewnie nic nie ma, biedak. Racja. Chodźmy. Czyli teraz ostre podrywy. I zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Chcecie zobaczyć? Chcecie zobaczyć? Znajdźcie to. Raz mały elfik szedł se drogą. Psa jego malfik. O tak, dobra. Nie powiem, co oni tam robią. Dlatego naszym zadaniem jest właśnie to zrobić. Voila. Nie kręć się tu. Czyli Margarita ma to coś w sobie. Dobra, Dorosza. Zrobiliśmy swoje. Balista uszkodzona. A my idziemy dalej.
Loredo jest zajęty. Ta wiedźma Sheila teraz u niego siedzi. Aha. Później przyjdzie. Co? Nie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. Chyba mu się ciśnienie podniosło, kiedy usłyszał od tego łysego debila, co powiedział. Zajebiście, no. Chociaż balista uszkodzona. Mamy przynajmniej przewagę. Tak? To co, czekam aż jaśnie pani skończy z jaśnie Hamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Aha. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. Chyba żartujesz. Wiemy się, czego tak pilnują. Wybaczcie, panowie, przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. No chyba żartujesz. Czego sobie chcesz? Właściwie to ja ze sprawą do Wiedźmina. Mhm. Mam dla was propozycję. Słucham. Propozycję? Ciekawe. Podejrzewam, że nie zjawiłeś się tu dla przyjemności. Dobrze podejrzewasz. Słyszałeś już o potworze w szacie? 100 razy. Obiło się o uszy. Prędzej czy później ktoś na pewno da ci na niego zlecenie. Już dostałem. Przypuszczam więc, że... Przestań przypuszczać i podejrzewać. Weduś wreszcie, o co ci chodzi. Nasz zacny gospodarz jest w posiadaniu części pułapki przygotowanej specjalnie na tę bestię. Interesujący. Zamieniam się w słuch. Za domem jest magazyn. Aha. Loredo trzyma tam przeróżne skarby zarekwirowane kupcom i podróżnym. Tyle, że jest tam tego bardzo dużo. No, bez problemu. Ale ty zapewne wiesz, gdzie dokładnie mam szukać. Tak, widziałem, jak żołnierze komendanta wynosili to ustrojstwo do ogrodu. Umieścili skrzynię na platformie położonej przy samym murze, tym od strony dzielnicy rzemieślniczej. Dlaczego mi o tym mówisz? Musimy jak najszybciej pozbyć się tego potwora. Powodzenia. Dziękuję. Dobra, ja zajmę się strażnikiem, a ty spróbuj się przekraść. Dobra. Teraz trzeba zrobić swoje. Żołnierzu, natychmiast do mnie. Zrób, a nie mielisz jęzorę. Bardzo się z nimi cackamy. Dobrze, Geralt. Czekamy. Otóż to, po co się zastanawiać, który... Stulpysk! Ja cię nauczę szacunku do starszych stopniem. Chcesz spędzić resztę życia na królewskiej karach? Dobra, trzeba już zacząć, co nie, trzeba. Przepraszam, nie wiedziałem. O kurde. No nie! Flot sam złodzieja łączy na cię dłonie. Jaki nie fail. Nie mogłem znaleźć wychodka. Masz szczęście, że komendant ma do ciebie sprawę. Ale fail. Idziemy. Ale fail. Panie komendancie, Wiedźmin został złapany w ogrodzie. Dawaj go tu. Tak jest. Kurde, jaki fail. Właśnie skończyliśmy omawiać pewną kwestię. Aha. Rozumiem, że ty też w interesach. Nie zupełnie. Komendant chciał mnie widzieć. Zatem zostawiam was. Do widzenia. Aj, ty trudno. Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak marketanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Jasne. Muszę wiedzieć, czego legendarny biały wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Nie twój interes. Nie mój interes, powiadasz? Tutaj wszystko to mój zakichany interes. Mogę ci pomóc, Geralt. W czym niby? Dam sobie radę. Cóż, każdy ma jakieś tajemnice. Tylko nigdy więcej nie podważaj mojego autorytetu. Przejdźmy do konkretów, komendancie. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Kiedyś te lasy należały do elfów. Dla nich to ludzie są bandytami. Nie pierdol, starsze lasy, starsza mowa. Chęt dożyć to. Teraz to oni palą ludzkie osady, trują studnie, mordują ludzi po traktach. Nie pojmujesz, że... To ty czegoś nie pojmujesz, Loredo. Ja nie jestem nawet człowiekiem. A kim? Elfem? Krasnoludem? Nie! Więc przestań opowiadać Wiedźminem. Bzdury. Mam w dupie, że wołają za tobą odmieniec, bo masz białe włosy i świecące oczy. Jesteś człowiekiem jak inni. A mam cię a tutaj nauczyć czegoś? Trwa wojna. Nie da się siedzieć okrakiem na płocie. Do rzeczy, komendancie. Jesteś Wiedźminem. No, brawo. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja... chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew.
Ty nienawidzisz nieludzi. Nienawidzę Jorveta. Nienawidzę tchórza, który zamiast mierzyć się z żołnierzami napada bezbronnych. Kurwiego syna, który mordując kobiety i dzieci woła, że walczy o wolność. On jest potworem, Geralt. On jest dobry. Złą siłą, przed którą chronię ludzi. Ty. Jeśli ktoś pomaga potworowi, to w moich oczach staje się ja mu pomogę, takim samym spokojnie. Potworem. Wystarczy. Rozumiem. Wszystko jasne. Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Dlaczego? Wiejórki coś szykują. Zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co miałbym zrobić? Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, Wiedźminie. I nie muszę. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Jak ma mi pomóc, skoro nie może wyjść za mury? Widzisz, Geralt, zaufanie buduje się małymi krokami. Mógłbyś na przykład pomóc nam rozwiązać pewien problem. Potwór rzeczny Cairan zablokował nasz port i ja, to znaczy miasto, traci przez to dochody. Zabij Cairana, to uznam przestępstwa twoich druhów za odpracowane. Wtedy Zoltan zaprowadzi cię do Jorveta. Mhm, jasne. Wiesz co, jednak mam cię też w dupie, więc wypierdalaj. Przyszedłem, wysłuchałem tego, co chciałeś powiedzieć i mam dość. Nie pomożesz mi? Jesteś kutwa, Loredo. Życzę ci, żebyś kiedyś stanął twarzą w twarz z Jorvetem. Pożałujesz tych słów, obiecuję ci to, a teraz zejdź mi z oczu! Dziękuję. Kurde, ale bym cię wykończył, wiesz? Zejdź mi z oczu. I dobrze ci tak, kurde. I tak nikt nie ma tu do ciebie zaufania. Coś dla mnie gównem. Pokradnę sobie jeszcze, co tam masz. I znikam też. Kluczyk. Ciekaw jeszcze jestem, tylko jaki kluczyk. Wejście tylko za pozwoleniem komendanta. Zabieraj się stąd. A bo co mi zrobisz? No dobra, ja idę. Nie ma sprawy. Kurde, no. Ale żem to teraz sfailował. Przejścia nie ma. Ja chcę przejść. Chcę przejść. Nie, no zajebiś. Kurde, ale żeśmy to teraz zrąbali. Nie no, nie ma co. Słyszeliście? Odwiedziło nas dwóch ważniaków. Ciekawe, czego chcą. Mogę tu wejść? Przejścia nie ma. A ja chcę przejść. No, proszę cię. Przejścia nie ma. No nie wejdziemy już tam. Dobra, zakończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I wiecie co? Tak poza odcinkiem to spróbuję wrócić do tego momentu i chciałbym się tam zagrać, bo naprawdę przydatne będą te rzeczy. A na Cairana trzeba porządnie się przygotować. Trzymajcie się, na razie, yo!